Takie zakupy kosztowały nas 672 zł i 50 groszy, tak w wolnym przeliczeniu. A, chips. Some green kiao. Oh, that is blue. I found it. No. Fish. Ooh. Jedna torebka takiego przysmaku tutejszego, czyli bananowych chipsów, które pan tutaj wyrabia na markecie, kosztuje 30 batów, czyli 3 zł. Wybieram właśnie na markecie mango, które po tajsku nazywa się mamwang. I pan mówi, że takie bardziej żółte, które ja wybrałam, widzicie, żółte, one są słodkie, ale też są kwaśne mango, więc trzeba uważać, co się kupuje. Arbuz nazywa się Dengmor i kosztuje 22, czyli 2 zł za kilogram. A tyle płacę za moje mango i za mojego Dengmor. A tutaj z tyłu widzicie tego dzidziusia, którego daliśmy siedzonko i korzysta z niego. Kupiłam się jak zwykle na markecie, to i cały plecak, 4,5 kilo ziemniaków, dużo mięsa, arbuz, mango, chipsy bananowe, chipsy ze słodkiego ziemniaka, krewetki 3 kilo. Na markecie wydałam około 120 zł i mamy dużo, dużo jedzenia. Ze mną jest Charlotte, Aleksander, Tosia i jej koleżanka. Zawsze po gimnastyce idziemy